I uzyskano wreszcie, proszę Państwa, bezwpływowy materiał audio-wideo dotyczący jednej z osób, która miała prawo znajdować się w kokpicie i bardzo prawdopodobnie, że w tym kokpicie przebywała, co pozwoli biegłym z Instytutu Zena być może zidentyfikować pewne wypowiedzi w toku wypracowywania ekspertyzy fonoskopijnej, konkretne wypowiedzi konkretnej osobie. Jeśli Państwo pozwolicie, to chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu, przedstawicielom mediów, bowiem to od jednej z telewizji uzyskaliśmy ten materiał. Cieszę się, że wszyscy rozumiemy potrzebę dostarczenia wszelkich danych, które pozwolą w sposób jak najszerszy, a mam nadzieję kompletny, wyjaśnić przyczyny tej katastrofy, dziękując jednocześnie, mam nadzieję, na dalszą współpracę, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, w żaden sposób nie naruszający Państwa charakteru zawodowego, tajemnicy dziennikarskiej, broń Boże, bowiem mamy wiedzę o istnieniu innego materiału filmowego, o który zwrócimy się do też jednej z telewizji i mamy nadzieję, że wniosek ten będzie również zrealizowany.